Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Zetrik, a przed wami kolejna porcja nowości ze świata MMORPG, tym razem przygotowana na 9 listopada 2019 roku. Usiądźcie wygodnie i lecimy z tematem. Zaczynamy od Overwatcha 2. Wciąż nie wiemy, kiedy kontynuacja zostanie oficjalnie wydana. Jeff Kaplan cały czas podkreśla, że nowa gra jest na wczesnym etapie produkcyjnym i nie za szybko zobaczymy dwójkę z kampanią fabularną oraz innymi nowymi elementami. Jeśli zastanawiacie się, jak Blizzard będzie chciał utrzymać dwie podobne do siebie gry, to odpowiedź jest w sumie całkiem prosta. Nie będzie chciał. Jeff Kaplan potwierdził, że idealnym planem jest połączenie Overwatcha 1 i 2 w jednego dużego klienta. W pewnym momencie sytuacja ta nastąpi po prostu naturalnie, a wszystko ze względu na e-sportową scenę. Do tego deweloperzy nie chcą dzielić swojej społeczności. Generalnie w ostatecznym rozrachunku chodzi o kwestie techniczne. Overwatch 1 otrzyma aktualizację zawartości, aby zawierać to samo co Overwatch 2, jeśli chodzi o PvP. Niemniej, jeśli chodzi o stabilność i wydajność, to przed premierą kontynuacji oryginał dostanie większe łatki i tyle. Potem zespół przeniesie się do wspierania Overwatch 2. Z tego powodu Jeff Kaplan podkreśla, że gdy różnice technologiczne i jakościowe pomiędzy obiema grami będą zbyt duże, to zwyczajnie je połączą. Blizzard chce uniknąć sytuacji, w której posiadacze Overwatch 2 mają przewagę nad graczami Overwatch 1 w postaci kilku klatek na sekundę, zwłaszcza na profesjonalnej scenie. Wszystko to utwierdza nas jeszcze bardziej w przekonaniu, że Overwatch 2 to po prostu aktualizacja, dodatek do Overwatch 1. Ciekawe, czy będzie jakaś tańsza możliwość ulepszenia jednej wersji gry do drugiej. Legends of Runeterra to karcianka od Riot Games, która oparta będzie na uniwersum League of Legends. Sama gra należy będzie do gatunku CCG, czyli tych kolekcjonerskich gier karcianych, w których naturalnym jest możliwość kupowania kart lub pakietów w item shopie. Z tego powodu naturalnym jest, że są one pay to win. Nie jednak w znaczeniu dosłownym, ale nikt nie odmówi, że bogaci gracze zawsze będą mieli szybszy dostęp do nowszych, a przez to często lepszych kart. I zwyczajnie trzeba się z tym liczyć. Jasne, można wszystko kupić za walutę w grze, więc to nie tak, że trzeba płacić. Co na to wszystko Riot Games? Twórcy Legends of Runeterra zapewniają, że w ich karciance nie uświadczymy pay to win. Gracze będą zdobywali karty z regionalnych nagród oraz poprzez wykonywanie codziennych zadań. Zdobywać będziemy chest oraz capsules lub bezpośrednio karty, a wszystko to będzie miało szansę na wzmocnienie lub wzmocnienie łańcuchowe. W efekcie możemy dostać lepsze nagrody niż docelowo powinniśmy. Jeśli chodzi o same karty, to wszystkie common oraz rare, których zdobędziemy w duplikatach więcej niż 3, zostaną automatycznie zamienione na shardy. Karty epic oraz champion z kolei zostaną przerolowane na inną kartę o tej samej klasie rzadkości. Jeśli gracz będzie miał wszystkie karty Epic lub Champion, wtedy jego duplikat zamieni się w szardy. Co z kolei z osobami płacącymi? Zostaną oni ograniczeni. W Legends of Runeterra nie będzie można w nieskończoność odblokowywać kart, wydając realne pieniądze. Zostanie nałożony limit tygodniowy, który pozwoli kupić konkretne karty, ale nie w ilościach hurtowych. Wszystko po to, aby gracze grający dużo w ten tytuł nie czuli, że są na przegranej pozycji względem osób płaczących. Takie przynajmniej są założenia. Jak to wyjdzie w praktyce? Zobaczymy. Will to Live Online przeszedł na model free to play. Jesteśmy trochę zaskoczeni, bo między zapowiedzią free to play a premierą minęło zaledwie 30 godzin. No cóż, widocznie producenci nie mogli się doczekać, aby dostarczyć nam Will to Live Online za darmo. Nie ma żadnych ograniczeń dla wersji free to play, co oznacza, że dostaniemy dostęp do pełnego kontentu. To akurat świetna wiadomość, bo nie widzi nam się grać na trialu. Will to Live Online to MMORPGowy shooter osadzony w postapokaliptycznym świecie. Powtarzamy, MMORPGowy shooter, a nie żaden multiplayerowy shooter. Dostajemy pełnoprawną grę MMO, tylko że z shooterowym systemem walki. Gra polega na eksploracji, zawieraniu przyjaźni z innymi graczami oraz wspólnych wypadach poza bezpieczne strefy. W grze istnieją klasy postaci, gildie, frakcje, dziesiątki różnych broni i przedmiotów, a nawet dungeony osadzone zazwyczaj w bunkrach, kopalniach czy kanałach metra. Nareszcie jakieś pozytywne informacje z obozu Blizzarda. Tak się przynajmniej wydaje, bo najnowszy raport finansowy Activision Blizzard ma dwie strony medalu. Najpierw mowa o 16% spadku przychodów rok do roku. Jednak potem dowiadujemy się, że miesięczna liczba aktywnych graczy wzrosła z 32 do 33 milionów.
Ponadto World of Warcraft zanotował największy kwartalny wzrost abonentów w historii gry. I chyba nikt nie ma wątpliwości, że gratulacje należą się przede wszystkim WoW Classic, dzięki któremu World of Warcraft znowu jest głośno. Żałujemy jednak, że Blizzard nie podzielił się z nami dokładnymi liczbami. Możemy tylko zgadywać, ile osób odnowiło subskrypcję ze względu na klasika oraz ile osób zrezygnowało z gry po jednym miesiącu. No i też nie wiemy, czy tak wielkie zainteresowanie klasykiem przełożyło się na normalną wersję gry. I to już wszystko, co dzisiaj dla Was przygotowałem. Jak zawsze, mam nadzieję, że materiał Wam się podobał. Jeśli tak, zostawcie łapkę w górę, komentarz na dole, subskrybujcie też kanał, żeby być z nami na bieżąco, najlepiej z Wątkiem. Dzięki za uwagę i życzę Wam udanej soboty.